Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Zarbixer, a dzisiaj odwiedzamy kolejne miasto, czyli Mińsk Mazowiecki. Zapraszam do oglądania. Przyjechałem do Mińska pociągiem i jestem teraz na stacji i tak oto właśnie stacja wygląda. Ma aż 3 perony, bo tam jeszcze za pociągiem jest jeden peron. W sumie to dobrze, bo wysiadłem sobie z tamtej strony, z prawej, i nie musiałem przechodzić, ale i tak postanowiłem, dobra, wejdę, żeby Wam pokazać tą stację. Do Mińska Mazowieckiego dojeżdżają Koleje Mazowieckie KM i PKP. Koleją Mazowiecką możemy pojechać sobie do Siedlec, do Łuków oraz do Warszawy, Żyrardowa, Grodziska Mazowieckiego, Sochaczewa, Błonie i w inne miejsca. PKP możemy pojechać do Terespolu, też do Siedlec, Łuków, nawet można do Budapesztu albo Pragi pojechać jakimś cudem, ale okej, z tego co wyczytałem z rozkładu jazdy z tej stacji. No i to tyle oczywiście. PKP zatrzymuje się tylko na stacji Mińsk Mazowiecki, a Koleje Mazowieckie na Mińsk Mazowiecki i Mińsk Mazowiecki Anielina. W Mińsku Mazowieckim kursują 3 linie autobusowe. Jest to linia M1, M2 i M3. M1 jedzie z Mińsk Mazowiecki Plac Dworcowy do Mińsk Mazowiecki Plac Dworcowy. M2 jedzie z Mińsk Mazowiecki Plac Dworcowy do Mińsk Mazowiecki Plac Dworcowy, a M3 jedzie z Mińsk Mazowiecki Plac Dworcowy do Mińsk Mazowiecki Osiedlowa. Ceny biletów do tych autobusów to 2 zł normalny i 1 zł ulgowy. Te bilety są jednorazowe, więc można, więc w sumie tanio jak na takie miasto, ale jest gituwa, powiem tyle, tanio. I z tego co jeszcze wyczytałem, to bilet miesięczny kosztuje 30 zł ulgowy, a normalny 60 zł. Każda z tych linii autobusowych w Mińsku Mazowieckim w dni robocze kursują co około 45 minut, w soboty co 1,5 godziny, a w niedzielę co 2 godziny. Okazało się, że uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w liniach M1, M2 i M3 autobusów w Mińsku Mazowieckim mogą jeździć bezpłatnie. No i bardzo dobrze, no przynajmniej nie musiałem biletu kupować, ale cenna informacja dla tych uczniów. Macie za darmo w 3 liniach, nie musicie kupować ulgowego biletu. Właśnie się dziwiłem w internecie, bo czytałem, że ulgi są tylko dla studentów. Ja się bałem, że już muszę kupować normalny. A to się okazuje, że ja mam za friko, bo ja chodzę do drugiej klasy liceum. Za darmo, no to jak za darmo, to trzeba korzystać. Oj, chyba polubię to miasto. Jestem teraz na stacji Mińsk Mazowiecki Anielina. Mińsk Mazowiecki Anielina kończy 3. strefę Kolei Mazowieckich. I za Mińskiem Mazowieckim Anieliną w stronę Siedlec już trzeba podróżować biletami tylko odcinkowymi lub też wycieczkowymi, jeżeli są, ale są. Nie wiem, czym one się różnią, nie mam zielonego pojęcia, ale Mińsk Mazowiecki Anielina wygląda tak. Ma aż 2 perony, tu jest pierwszy, tam po drugiej stronie jest drugi peron. Na tej stacji zatrzymują się już tylko Koleje Mazowieckie. Ja już się wysłowiłem na temat wiedzy teoretycznej o tym mieście. Pora na wiedzę praktyczną. I proszę bardzo, mamy tutaj. Tu mamy Galeria Dąbrówka. Zobaczmy, co tutaj jest. Tu jest chyba sklepik. Pewnie. Znając życie. Ja. Sklepik. Dobra, jak wezmę, to trzeba coś kupić. Nie ma to tamto. Już wróciłem ze sklepu, najadłem się, a teraz idę dalej zwiedzać miasto. Na razie takie lekkie zadupie, ale dlatego, że poszedłem od strony Mińska Mazowieckiego Anieliny, a jak będę czekał na autobus, to mi zaraz pociąg zwieje, więc najlepiej już byłoby, jakbym sobie pieszo wrócił, ale zaraz będzie po prostu miasto i Wam je pokażę. Tydzień później przyjechałem znowu do Mińska. Niestety nie zdołałem dograć wszystkiego w jeden dzień, nie starczyło mi czasu, ale znowu jestem, więc gituwa, przyjechałem jak zwykle pociągiem. No i lecimy, zwiedzamy to miasto, kurde. Tutaj coś mamy, no
Jestem oczywiście, jestem jakieś 300 metrów od stacji Mińsk-Mazowiecki. Tu mamy, proszę bardzo, miasteczko, kurde. Tutaj to jest po prostu, to już są po prostu tereny takie zabudowane. I no i bardzo dobrze. Znalazłem sąd rejonowy w Mińsku-Mazowieckim. Jest on oddalony kilometr od stacji Mińsk-Mazowiecki. Nie będę pokazywał, bo nie wiem, czy wolno takie wolno wstawiać to na YouTube'a. No ale na wszelki wypadek nie będę pokazywał. No i kurde, o, tam widzę coś. Jest, to jest może galeria jakaś handlowa, no to sobie zajrzymy, nie wiem, zobaczymy. Ale powiem wam szczerze, że to miasto się dobrze prezentuje, no kurde. Myślę, że Mińsk-Mazowiecki będzie moim ulubionym miastem, na razie oczywiście, spośród tych, których zwiedziłem. Bo na razie moje ulubione miasto to Pruszków. Ale o Pruszkowie jeszcze będzie, tylko najpierw zwiedzimy sobie tą Warszawę, bo Mińsk-Mazowiecki mnie tutaj pognało, dlatego, bo była przerwa wielkanocna, więc dlatego jak ja mam wolne, to ja mam marnować czas siedząc w Warszawie. O nie, 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 nie. Dobra, udało mi się odnaleźć galerię handlową. Na razie to się tak prezentuje, ale pokażę jeszcze galerię z głównego wejścia, że tak powiem. No może tak, o. Przynajmniej jakoś wygląda, no ale no przynajmniej mamy galerię, no nie? O, proszę bardzo. No po prostu cudo, cudo, cudo po prostu. Ale pewnie sklepy będą zamknięte, więc to jest najgorsze, no. No w sumie sam się. No w sumie to jak widać jest zamknięte. Jedynie otwarty jest ten sklep Topaz, ale ludzie są, więc nie będę pokazywał. Więc no dobra, mała galeria z tego co ja widzę. No ale przynajmniej jakaś. Na górę nie można wjechać, no ale no przynajmniej mamy jakąś galerię. No to już jest plus jeden do tego miasta. Znajdujemy się teraz na ulicy Warszawskiej. Jest to główna ulica tego miasta. Jeszcze coś na górze mi hałasuje. Jezus Maria, co to ma być? Co to? Jakiś przelot samolotów jest? Ja pierdzielę, no po prostu. Powiem tak, Milanówek to jest ciche miejsce. Kto lubi ciszę, zapraszam do Milanówka. Kto lubi hałas, zapraszam do Mińska-Mazowieckiego. I to tyle, jeżeli chodzi o Mińsk-Mazowiecki. Ja jestem teraz w Warszawie na Bielanach. Ale o Bielanach to już w poniedziałek o godzinie 17. Właśnie przygotowuję się do nagrywania tej dzielnicy. Także jeżeli odcinek wam się spodobał, to łapka w górę, subik z dzwoneczkiem. No i widzimy się następnym razem. I siema!